Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie Far Cry Primal. Dzisiaj pierwsze co zrobimy, to ulepszymy chatę właśnie tutaj naszemu kumplowi, który nas uczył walki, a potem zagadamy tego nowego kolesia, którego przeprowadziliśmy do naszej wioski. Tak więc zróbmy najpierw w pierwszej kolejności tutaj ulepszenie chaty. Udało mi się wszystko właśnie poza YouTube'em z surowców zdobyć, nawet z zapasem, jak tutaj widzicie, po niektórych tutaj rzeczy, tak więc ulepszmy to. Jestem ciekaw teraz, czy będę mógł sobie z nim jakoś pogadać. Dostaliśmy 3000 punktów doświadczenia. Tak, mogę chyba. Słuchajcie, nie, to nie. Chyba. To jest znaczek tego drugiego kolesia. I przy okazji chciałem też sobie już wytworzyć ostatnią w sumie rzecz z tej listy. Zobaczcie, wszystko praktycznie mam ulepszone na maksymalnym poziomie. Dokładnie w tej chwili wszystko mam już ulepszone. Poza YouTube'em tylko tutaj sobie zdobyłem lepszą włócznię. Całą resztę wam pokazywałem, jak widzieliście zresztą w poprzednim odcinku. Szczególnie dużo rzeczy tutaj zrobiłem, tak więc cieszę się, że w końcu udało mi się tutaj zdobyć wszystko, jeśli chodzi o bronię, o ekwipunek, o jakieś sakwy i tak dalej. Jeśli chodzi o umiejętności, no to widzicie, jeszcze nie wszystko mam na najwyższym możliwym poziomie. Ale ulepszymy sobie też tutaj właśnie tą zdolność, ponieważ będę odnosił zdecydowanie mniejsze obrażenia, kiedy będą mnie przeciwnicy atakowali, czy też będą mnie atakowały jakieś zwierzaki, tak więc warto w to inwestować. To by było na chwilę obecną tyle, tak więc idziemy sobie wykonać kolejną misję. Zgadamy tego kolesia, którego w poprzednim odcinku właśnie tutaj uwięziliśmy. Łędzia. Tego wyrolowaliśmy ładnie tutaj. Chociaż z tego co widziałem tam w menusach, będzie możliwość tutaj ulepszenia mu tej chaty bez dwóch zdań. Ale na razie niech sobie tutaj posiedzi i odpocznie, a my w tym czasie udamy się na kolejną misję. Gdzie to jest? Tutaj gdzieś, w tej okolicy. Na razie brzmi to tajemniczo, ale też daleko to nie jest, więc lada moment się dowiemy czegoś więcej. Okej, zejdę. Ale widzę, że sporo rywali jest. Wykradnij worki z nasionami, zanim znajdą je Izilla. A weźmiemy sowę, żeby zaatakowała z powietrza. W ogóle zobaczcie, mam teraz też więcej bomb. Wrzucimy jedną. Rzucimy też tą. Tu jeszcze widzę, jeden koleś jest. Tego wykończony jest tutaj gdzieś. Okej, dobra. To by było tyle. Pięknie dostał heada. I teraz tak. Worki z nasionami. Gdzie one mogą być? Szukamy najpierw ich ciała. Bo być może nam już je ukradli. To wątpię, ale lepiej zawsze sprawdzić.
Tutaj coś jest, dobra, widzę. No, co, czasami mi te zwierzaki wkurzają. Chodzą za mną, torują mi drogę. Podnieśmy to. A, czyli takich worków... Takie worki mamy w trzech ilościach. Dobra, czyli udajemy się teraz tutaj gdzieś. I tam jest gdzieś dalej, więc tędy pójdziemy sobie. Proszę, ale tu jest. Na dobrą sprawę, czekajcie, ja jednak tutaj zrobię coś zupełnie innego. Wezmę sowę i tam rzucę, i tak wszyscy są w grupie tutaj, że idealnie będzie rzucić tą bombkę. I rozwalę wszystkich psa jednym tutaj zamachem. Dobra, to mi się podoba. Temu jeszcze pomożemy. I to by było tyle. Przynajmniej mamy spokój i gdzieś tutaj na dole będzie kolejny worek. Szkoda też, że tej sowy nie można wysyłać w takim celu właśnie, żeby nam dostarczała te jakieś takie worki. Dałaby radę. Ja w ogóle ostatnio wam opowiadałem, no może ostatnio, kilka odcinków wcześniej, może z 10, może z 15 odcinków wcześniej, ale opowiadałem właśnie wam sytuację z Far Cry'a, jak jakiś tam tutaj jastrząb porwał świnię. Nie, tutaj widziałem też w grze, jak w Far Cry'u Primal też właśnie jakiś orzeł jastrząb porwał właśnie kozicę. Też bekowo wyglądało, całą kozicę wziął, poleciał z nią. I dobra, wyślemy najpierw sowę, żeby tutaj sprawdziła okolice. Tutaj widzę, jest. Zaznaczymy sobie punkt orientacyjny. I kolejny worek będzie nasz. A, skubaniec wziął, widzicie? Już na plecach miał. Ale na szczęście daleko nam tutaj nie uciekł. Dobra. Jeszcze mamy dwa miejsca. Słuchajcie, dobra. W ogóle pokażę wam też tą nową tutaj włócznię. Zobaczcie, tak teraz wygląda włócznia moja. Jest to wszystko maksymalnie ulepszone, więc taka bezpośrednia nawet walka z przeciwnikiem. To jest chwila, moment i wszyscy rozwaleni, co mi się osobiście bardzo podoba. Zależało mi na tym, żeby jeszcze no, długo przed ukończeniem samej gry mieć ten sprzęt cały tutaj maksymalnie, wiecie, wykraftowany. Okej, tędy powinienem móc wejść. Teraz może bezpośrednio z nimi sobie powalczymy. Sprawdzimy tą właśnie włócznię. Akcji. Ja zrobię tak, podpalę sobie ją dodatkowo jeszcze. Oj, tu chyba nikogo nie ma. To jest chyba miejscówka tylko dla picu, żebyśmy poszli, sprawdzili, ale też sporo miodu jest, więc warto wziąć. O nie, ktoś idzie, dobra. Widzicie? Jedno uderzenie i po nich. Tutaj mamy kolejny worek, tak więc już walczyć z nimi nie trzeba będzie. Okej, tak więc to by było tyle. Tylko wystarczy teraz z tego miejsca uciec i... No może słuchajcie, weźmiemy tak, ugaszę to. Uleczę naszą bestię. I na niej sobie tutaj szybko się ulotnię, żeby nikt nas nie zauważył czasami.
Dobra, spadamy stąd. No dosyć ta misja tutaj łatwa była do wykonania. Zakładam, że jak teraz wrócimy do naszej wioski, to będę mógł sobie właśnie rozbudować tutaj miejscówkę temu kolesiowi, bo wszyscy inni mają już, nie? Tutaj wszystko wybudowane maksymalnie. Nawet też już tutaj widzicie, poznikali nam z mapki, tak więc nie sądzę, żeby jakieś misje już dla nich były do wykonania. Troszkę egoistyczne podejście. Zrobiliśmy im chatę, mają wywalone na nas, już misji nie zlecają, nic. Skoczmy do tego kolesia jeszcze raz. Wiem, że tutaj też jest misja aktywna dlatego, ale jak już się czymś lub kimś zajmuję, to chciałbym w jednym odcinku poruszyć właśnie tutaj kwestie z nim związane. Miał rację, nie? Pomógł nam bez dwóch zdań. Pewnie będzie można mu chatę ulepszyć w ten sposób, tutaj podchodząc. Ale zagadajmy do niego. W sumie powiem tak, gdyby mnie ktoś uwięził i miałbym marne szanse na wydostanie się, to też bym pewnie im pomagał. Podpowiedział im, bym im coś. A potem bym spinkalał jak ile wlezie, żeby mnie tylko nie zauważyli. Dobra, zobaczmy, czy możemy ulepszyć chatę. Możemy, jak widzicie. Więc zyskamy jakieś umiejętności Zidla i 1500 punktów doświadczenia. Jestem ciekawy, czy też nie okaże się w jakichś późniejszych etapach gry, że oni nas tutaj po prostu wyrolują. Okej. I zobaczymy, czy mogę tutaj ulepszyć na drugim poziomie. Nie, potrzebuję południowy kamień i południowy klon, ale to jest banał. Powiem wam szczerze, to jest chwila, moment i wszystko tutaj do tego ulepszenia maksymalnego zdobędę. Tak więc dajcie mi dosłownie 5 minut, jak za chwilę wrócę i ulepszymy sobie już ostatnią chatę, która dostępna w grze jest, tak więc no za chwilę wracam do was. No dobra, jestem z wami po małej przerwie. Jak widzicie, nie dość, że będę mógł teraz ulepszyć chatę, to jeszcze aktywuje nam się pewnie kolejna misja dla niego. Tak to zazwyczaj jest, że jak jakąś misję wykonamy, to trzeba gdzieś odejść, trzeba gdzieś się teleportować lub pójść spać, aby kolejna misja takiej samej osoby tam się tutaj aktywowała. Tak więc najpierw ulepszymy mu chatę. To będzie już ostatnie ulepszenie, jakie dostępne jest w grze. Jak widzicie, wpadło srebrne trofeum i powiem wam, że w ogóle jestem coraz bliżej platyny w Far Cry'u. Mam już chyba jakieś 75%, jeśli chodzi o trofea zdobyte, tak więc naprawdę sporo już za mną, aż nie spodziewałem. Prawdopodobnie platyna wpadnie tak czy siak, bo chciałbym właśnie ją sobie tutaj zdobyć. I okej, chaty już jak widzicie też mam maksymalnie ulepszone. Każdy tutaj ma swoją chatę maksymalnie ulepszoną i mamy 168 tutaj ludzi w naszej wiosce, tak więc dosyć sporo. 3 punkty umiejętności do wykorzystania. Więc sprawdźmy, co tutaj ciekawego jest. Odkrywaj więcej terenu. Tu prawie to samo. Może coś sobie zwiększymy tutaj. Podwójne maczugi. Wytwórz w menu koła 2 maczugi zamiast jednej. Okej. Okej, to też sobie zwiększymy. No i nic więcej nie zrobię na chwilę obecną. No, też bym chciał tutaj jak najwięcej tych punktów pozdobywać, ale dosyć to idzie wolniej niż cała reszta. Szkoda, że kurde nie zainwestowałem w coś tutaj. Ale dobra. Mniejsza o to, jeszcze punkty wpadną, więc będzie okazja tego, żeby coś pozdobywać. Więc dobra, idziemy do niego i zagadajmy. Izilaj będzie sznar, inacza! Mu paciarsz! Kwaj winja sznar. Maci gła marsz, ham gła narsz! Śda mu ta śla dam sza darsz! Kwaj winja sznar. Probertej, zahina czarsz. Probertej. Suszelhain, winja gła narsz. Usyji! Usyji kwa desłada! Zuchli jej! Saszła,
Mashajra su. Wenja hasar suchli smaya da. Uhaitakar. Aish winja salwata. Sushalan ha nama. Aish musapalhu. Izila warsta dacha. Szczerze powiedziawszy, to boję się go o niego. Coś czuję, że może skończyć tak samo jak ten poprzedni. Jak nasi go dopadli. Dobra, zobaczmy, gdzie ta misja jest dostępna do wykonania. Tutaj aż. Teraz tak, żeby było jak najszybciej się dostać, to musiałbym się teleportować w to miejsce. I tu sobie wejdziemy na górę. Dobra, czyli teleportujemy się w tym miejscu dokładnie. No i myślę, że w kolejnym odcinku będziemy przejmowali już kolejne forty. Zostały nam jeszcze dwa. To są misje główne oczywiście. Więc będę się tym musiał zająć niebawem. O proszę, mamy przy okazji też rękę Daiszy. Dobrze sobie oznaczyłem? Nie, nie oznaczyłem w ogóle, tak? I to będzie w tym kierunku. Okej, okay. Jesteśmy na miejscu. Ofiara krwi. Ja sobie chyba, czekajcie, tutaj sobie zejdę. Odszukaj i zabij kapłankę Izilla, zanim złoży Winja w ofierze. A, czyli będzie trzeba się dosyć pośpieszyć. Bo inaczej możemy tutaj nie zdążyć. Czekajcie. Robimy tak. Okej, wszyscy padli. Jak widzicie, warto było inwestować w to wszystko. Bo teraz możemy dosłownie... Oj, ktoś tam idzie. Pytanie, gdzie jest ta kapłanka? Gdy chciał, nie będę przeszukiwał. Bo może się okazać, że czasu zabraknie potem. Dobra, widzę ich. Dwójka, trójka. Tu jest nasz. Kogo więcej nie ma. Tak więc dobra. Tam jeszcze koleś, kurde, jest na... Ale zepsułem teraz. Mam nadzieję, że go nie powiadomi. Nie jest tego. Dobra. I tutaj ostatni. Kurde, ale idzie to szybko, jak się ma sprzęcior, nie? Tego nie kole... Nie, kojarzy go z naszej wioski. Kojarzy, kojarzy, dobra. Rozwiążemy go. Ale najlepszy był motyw przed chwilą. Jak tutaj jednym, znaczy dwoma, dwa razy rzuciłem tutaj bombę pszczelą. I zaraz wszyscy po prostu polegli. Wszyscy byli na pierwszym poziomie, tak ich nazywam. Na pierwszym poziomie się ci łatwi przeciwnicy, których wystarczy no, lekko tutaj trafić i już... Już giną. I to prawdopodobnie jest właśnie ta babka, która tutaj miała zabić tego kolesia. Tak ona wygląda. Powiem wam, że aktualnie z takim uzbrojeniem, jakie mam, jakie posiadam w swoim ekwipunku, nie boję się praktycznie w ogóle iść do żadnego tutaj teraz fortu. Myślę, że łatwo wszystkich będzie mi tutaj będę w stanie wszystkich łatwo pokonać. Zbijmy to. Szukajmy te ciała jeszcze.
Ja już mam tutaj praktycznie wszystko na maksymalnym poziomie, tak więc nie wiem, czy jest sens zbierać cokolwiek z tych ciał. No właśnie, wszystko jest pełne, więc dobra, lecimy z powrotem na tak zwane nasze podwórko. Miejmy nadzieję, że ten szaman nasz nic mu tam nie zrobił, bo jego tekst w stylu chce się nauczyć języka jakoś mnie, powiem wam szczerze, nie przekonał do siebie. Weźmiemy sobie różne tutaj rzeczy, żeby można było jakieś inne ciekawe rzeczy wytwarzać. Też warto często zerkać, jak się kończy dzień, to dostajemy ciągle jakieś nowe przedmioty, czasami dostajemy jakieś rzadkie nawet tutaj skóry i wtedy jak coś budujemy, wytwarzamy, to można się to przydawać, więc codziennie to trzeba sprawdzać sobie. Próbuję też bawić się w taki sposób, że wiecie, kładziecie się spać, sprawdzacie sobie ten ekwipunek, to dosyć fajnie działa, sam z tego korzystałem. Jest to też jakiś sposób na zdobywanie, łatwy sposób surowców, nie? O, okej, dobra. Na szczęście żyje. Zila wali dacza gwaifam. Maci gwa marsz ham gwa narsz. Nuwędzia, najsz sajszanczita. Warszczarta dagła tu izila si dauga. Uwędzia sarusancza. Saj samciarta tagarz. Okej, pojawiła się nowa misja. Jestem ciekaw. No bo jakby nie patrzeć, tutaj ta babeczka to jest ta Izilla cała, tak? Tak, dokładnie. Jestem ciekaw, co by się stało, gdybym ją już pokonał na przykład. Czy tę misję bym nadal mógł wykonywać, czy nie? Jestem tego bardzo ciekaw. Ale jeszcze sobie tutaj odpalimy kolejną misję. To jest w tym samym miejscu w sumie prawdopodobnie. Dobra, lecimy jeszcze na kolejną misję, zobaczymy. Też być może tej Izilli nie mogę pokonać na chwilę obecną. Chociaż nie, no dawno się ta informacja już pojawiła. Jestem ciekaw, jakby się to rozegrało. Jak ktoś z was sprawdza, to niech da znać, czy te misje wtedy nie byłyby w ogóle aktywne, czy jak. Tutaj sobie oznaczymy i lecimy. W zasadzie tylko są misje krótkie, jak widzicie. Chwila, moment, idź, zabij i wszystko załatwione. Powiem wam tak, bo tak często pytacie, co o tym Far Cry'u myślę, a już sporo minęło czasu od ostatnich jakichś moich opinii. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę całkiem spoko jest ta gierka. Potrafię się w nią niesamowicie wczuć i fajnie się przy niej bawić. Tyle, że te misje na dobrą sprawę wyglądają jak duża część misji pobocznych w jakichś różnych innych grach, więc fabularnie tutaj nie ma jakichś takich naprawdę nie ma szału. Po prostu jest jakaś misja, idź, zrób coś. I wszystko jest to fajne, tak? Jest to fajne, sprawia mi to przyjemność. Ale myślałem, że troszkę fabularnie będzie tutaj na wyższym poziomie to wszystko stało. Zajdziemy z tej strony. Spal obóz Izilla oraz pola. To będzie jakiś pewnie pomniejszy obóz Izilla, a nie ten główny. Ten główny jest w innym miejscu, tak? No, no dokładnie, on jest tutaj przecież. Specjalne. Do rozbicia bramy potrzebujesz siły mamuta, tylko ten Sai może przygotować cię na starcie batarii. Jestem już przygotowany na tą misję przecież. No ale dobra. Skupmy się na podpaleniu całego obozu. Są nasi, o dziwo, czekajcie. Dobra. Ja się zajmę tymi na górze, które tutaj rzucają w nas. Dobra. Weźmy sobie tutaj łuk, ale ze strzałami podpalającymi, żeby automatycznie oni, jak będą uciekali, żeby wszystko podpalali. Dobra.
tutaj jeszcze jakiś jest. Dobra, już go nie ma. Tutaj idą kolejni, ale zabawa z nimi jest wyśmienita, więc... Nie przeszkadza mi, że posiłki tutaj przybywają. Czy oni są ślepi? Lecą kurde na mnie, jak bezpośrednio ich atakuje tym łukiem. Dobra. Kurde, muszę uratować mojego tego tygrysa. Już za wiele zwierzaków mi zginęło, żeby tutaj popuścić to. Dobra, detnął. Czy kogoś tutaj mamy? Wiecie? Jakieś głosy słyszę, ale nie widzę. Gdzieś tutaj. Są też moi tutaj w tym, pomagają. Dobra. Czekajcie, wezmę sobie też te noże. Pokażę wam, jak wygląda walka tymi nożami. Dobra. Okej, załatwieni chyba wszyscy. Teraz jeszcze musimy podpalić to wszystko i będziemy mieli z głowy. Jeszcze przybywają, więc nie wiem, czy tutaj nie będzie tak wyglądało, to czekajcie. Czy tego tutaj zabiję? Duża część, jak widzicie, jest już spalona. Ja mówiłem, najlepiej ich tutaj od razu podpalić na samym początku. Żeby oni jak będą latać i uciekać przed tym wszystkim, to przy okazji nam wszystko podpalą, co nie? Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj widzę. A, tu idą kolejni. Tutaj będą nas atakować chyba cały czas, coś czuję. To jest ich teren cały czas? Tak, to jeszcze podpalimy te pole. Pięknie! Najpierw rozwalona maska, a dopiero potem on. Jak ktoś tutaj nam spali wszystko ładnie, to coś czuję, że będzie po misji. Jeszcze tutaj podpalę. Leczę się. Oni się pojawiają miejscami, widzę, ale już w małych ilościach strasznie. Tutaj widzę, że jeszcze jest nie, pole i chyba to wystarczy już, żeby całość spalić. Dokładnie, udało się. No to, że tak brzydko powiem, Izilla pewnie sra w gacie teraz. Jak się dowie, że tutaj wszystko jej podpaliliśmy. Teraz tak. Czy jak ja się udam do wioski, to będę miał kolejną misję tego kolesia? Nie, nie ma już, tak więc słuchajcie. Tutaj jeszcze możemy sobie umiejętności zwiększyć i albo będziemy mogli sobie wytwarzać w menu koła dwie szalone bomby zamiast jednej i koszt zostanie taki sam. Potem będę nosił mniej obrażeń w wyniku ataku zwierząt i ciosów w walce. I tutaj mamy dodatkowy pasek zdrowia, więc warto by było w to inwestować. A tutaj co mamy? Zmniejsz obrażenia odnoszone podczas ognia. Tak więc zainwestujemy w to, to się zdecydowanie przyda. Często gdzieś tam, jak są jakieś walki, to ten ogień lekko mnie tam... potrafi przypiec, więc sobie to zainwestujemy. No i tak, słuchajcie. W kolejnym odcinku wykonam sobie misję dla
tutaj Daha, czy jak mu tam, i jeśli ta misja będzie tylko jedna, a wydaje mi się, że tak będzie, no to potem zaatakujemy ten obóz Izilli, ewentualnie tutaj obóz, no tą ziemię Udam przejmiemy. Tak więc te dwie rzeczy prawdopodobnie zrobię, więc tego się możecie w kolejnym odcinku spodziewać. Być może jeszcze odcinek dzisiaj się pojawi, nie jestem w stanie wam tego zagwarantować, ale zerkajcie do kalendarza na jodisnews20.pl, tam macie informacje o tym, kiedy kolejne odcinki na moim kanale się pojawiają. Tak więc to by było tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć!